I dup! Brawo. Brawo, Bohun! Brawo! Brawo, ty! Brawo! Ja przeszkadzał, że zleca, no! Kajmy to, to teraz wyczepnie. Ty! Właśnie! No właśnie! A może z mostu? Ty! A czyżby Adamek podzielił moje losy? Nie, ja po prostu postanowiłem znaleźć krótszą drogę. Mówię, ja. Krótsze drogę to miałem na myśli tutaj to właśnie. O. Ja. Cześć, witamy was ponownie, czyli wujek Bohun oraz... Adamek, witam was bardzo serdecznie, moich widzów, twoich widzów, ciebie wujek. No i nareszcie się umyjesz, wujek, nareszcie. No ty też, proszę bardzo, obywasz się z tych wszystkich brudów dnia codziennego. Moi drodzy, zaczynamy kolejne półtora godziny dobrej zabawy. U Adamka to będzie niestety troszeczkę inaczej wyglądać, bo robi krótsze odcinki. Ale moi drodzy, my nagrywamy odcinek za odcinkiem. Dlatego to nie jest tak, że wujek Bohun jeszcze nie wyzdrowiał, tylko że po prostu robimy odcinek za odcinkiem, bo mamy na to czas. Na czas, właśnie. I żeby było, a żeby później nie było, że nie ma, to nagrywamy jak mamy czas. I czemu nie nagrywać jak mamy czas, no? I powiem wam więcej. Tak jak tutaj Adam przed uruchomieniem naszych nagrywarek dobrze spostrzegł, chodzi o to, że DLC The Following nie odstaje od głównej fabuły gry. Bo zazwyczaj jest tak, że DLC jest zrobione coś na odczepnego, coś na odchamienie się, no, żeby zebranie... Żeby zgarnąć i tyle, no. Tak, żeby kasę zgarnąć i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, po pierwszych 90 minutach, razem z Adamem stwierdziliśmy, że The Following to jest coś nawet na poziomie wyższym niż sama podstawka, nie? Zgadzasz się? To tak, to na pewno jeszcze... No po prostu w każdym aspekcie jest... Widać, że jest troszeczkę dane do przodu, jest troszeczkę 2-3 kroki tam dalej. Nawet popatrz na te drzewo tutaj, jak one się pięknie kołysze. No tak, ale tam też się kołysały drzewa, tam też no było. Tak, no ale tak się patrzyłem w te drzewa, tak mi się spodobało te drzewo, mówię, fajnie drzewo, nie? Tak, tutaj po prostu natura żyje, wszystko żyje, tylko niestety musimy walczyć z nieumarłymi. Moi drodzy, w takim razie... Jeszcze zamiastwa wujka. Jak no, potrzebne laciem na dzień dobry. Co? Słuchajcie, ja nic nie powiedziałem. No. Adam tutaj namówił mnie, abym kliknął na zadania, jakie mamy, a mamy tutaj zadanie poboczne, tak zwany mechanik. Spotkaj się z Bialaplalem. Białym, no niech jest biały. No. Och, Jezus. My sobie to oczywiście zaznaczymy i w chwili obecnej pójdziemy do tego mechanika, więc follow me. No. Okej. Okay. Follow me, follow me. Follow me na followinga. A może tak pojedziemy samochodami, czy chcesz przejście? Bo tam właśnie, jest kawałek. Jest kawałek? Czekaj, bo ja tego nie widziałem na mapie. Tam jest nawet dosyć spory kawałek. O, żeż ty w mordę, ja chciałem tam z buta lecieć, no. No, tak. Posrało mnie. No, tak trochę cię posrało, to może raczej. Aby raz się z tobą zgodzę. Te. No. To tylko ja sobie mogę powiedzieć, że mnie posrało. A wiesz, ja mam swój pojazd, a ty sobie radź, nie? O, żeż ty siwy dym. Ekonomiczna jazda. Czekaj, właśnie o co tutaj chodzi? Poruszanie się łazikiem wymaga paliwa. Jego poziom jest wyświetlany w interfejsie. Miej zawsze oko na ten wskaźnik. Gdy bak będzie prawie pusty, rozejrzyj się za porzuconymi pojazdami i stacjami benzynowymi. Aby uzupełnić paliwo w łaziku, musisz użyć jego baku. No dobrze. No bo z tyłu, jak podchodzimy z tyłu łazika, mamy coś takiego jak bak i stan wypełnienia. Patrz, możesz to sobie zerknąć? Nic mi nie jest. Tak, bo ja tam byłem, widziałem to już. Twój pacjent miał rację? Jest tu taka grupa, której członkowie wydają się być odporni na zarazę. To jest mój łazik! Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Ponoć chroni ich jakaś szamanka nazywająca się matką. Jedź! Komunikuję się z nimi przez szamanów. Spróbuję się z nimi dogadać, ale tubylcy za cholerę nie ufają owcom. Ten dialog już był! Mieliśmy już ten dialog. A to może dlatego, że się to zadanie załączyli, wiesz? Mhm. Jezu, kto tu takie snopki... A to nie są snopki. Przepraszam. Mam nadzieję, Adam, że nie zmienimy zdania. No, bo, ja też tak mam nadzieję, bo może... Wiesz, gdy się tak wypowiadamy na temat tego DLC, to pewnie widownia może odnieść takie wrażenie. No bo oni dopiero co zaczęli w followinga grać, więc mają takie pierwsze odczucie, że to jest naprawdę fajna gra.
A potem jak pograją tak więcej, dłużej, prawda, to zmienią zdanie. No ja mam nadzieję, że tak się jednak nie zdanie, że... I masz no, co jest to? Gniazdo Przemieńców? Ten jakiś koleś chce pomocy, czy coś to... Ty, co tu jest w ogóle? A handlarz jakiś, co ty tu chcesz? Strzały elektryczne, co? Widzisz to, co jas? Łuk? On ma łuk na sprzedaż. Ja? No. Ja go kupuję. Kup. Krzyżowiec, siekiera. No ma łuk. Ale fajne. Ale żebym ja mógł kupić łuk, to muszę sprzedać coś innego. A ja mam pieniądze. Nie o to chodzi. Tu nie chodzi o kasę. Ale że masz dużo tych rzeczy. Właśnie, tak a propos, ja odnalazłem swój ekwipunek, ponieważ okazało się, że nie kliknąłem tej save, który byłem wcześniej i skończyłem fabułę z łukiem, no i no tak. już go kliknąłem, no, i już mamy właściwie ten właściwy. A powiem wam jeszcze więcej. Adamek ukradł mi moją szpadę. Mój miecz mi ukradł. Bo w momencie, gdy skończyłem nagrywanie, mam tak skróty klawiszowe porobione pod nagrywarkę, że zawsze mi coś wyrzuci, gdy kończę i nagrywam nagrywanie. I on mi ukradł, zajumał mi coś takiego. Proszę, fajnego. Proszę, ekwipunek, mam coś od Bohuna? Nie mam. Co? Nie mam, proszę. Nie mam, no bo nie mam, no skąd mam mieć, jak nie mam? Biedny ja normalnie tutaj... Przepraszam bardzo, znalazłem na ziemi, leżało porzucone, samotne, no to sobie podniosłem, no co za problem, no. Ale samotne pomyśli, leżało. Że nie mam strzał do tego łuku mimo wszystko. A ty widziałeś, skąd te samotne wyleciało? Ja? Widziałeś to? Ja nic nie widziałem, ja tam nic sobie takich rzeczy nie przypominam, przepraszam bardzo, proszę mi sobie tak tu nie folgować, tak? Tak, powiem. Adamek, mam do ciebie jedno takie małe, drobne pytanie. Tak? Pociulno łuk, jak nie mamy strzał. No to... No nie wiem, po co żeś tu wysiadł i po co żeś chciał ten łuk. No nie wiem, ja mówię, jedziemy dalej, a ty nie. Kaj jedziesz! Chcesz też jechać? No stójże! No stojam. Stoi mi też. To go lepiej schowaj. Jademy do tego celu. Jak mu go schować? Jak mu powiedzieć, no to przestań i co mam mu powiedzieć, i co? No. Dałem zombiakom trochę mięsa. Z innego zombiaka. Ej, ale gdzie tu gdzie tu jakaś droga na wprost? Dobra, jak to tak? Jak to tak, jak tu... Co to ma być? Co to za kraj jest? A w poprzednim odcinku mnie się pytał, co za mnie za tracker, że jeżdża po krzokach. Przepraszam bardzo, ale ja całe życie jeżdżę po krzokach, tak? No tak. Właśnie. Op! I tu w ten mur! Świetnie! Rozdup z te auto! Będziemy z buta zażrotać! To się wyklepie spokojnie. O, jest stacja benzyniową. To tankuj. Niedobry, do pełna proszę. Ops, to nie szkodzi, to było w planie. Tak się nie tankuje, wiesz? To trzeba stanąć tak równolegle do... No tankuj. Ty tankuj, patrz. Ja się zabezpieczam. Widziałeś? No właśnie widzę, jak mnie zabezpieczał. Ty byś mnie zabezpieczał, to bym z tego programu 500 plus opie korzystał znacznie za dużo. Czemu jakieś butelki zbieram z tej stacji? No i nie mogę, bo nie mam strzał. Ja ci proponuję trochę szybciej tankować. No jak ma jakieś butelki? O, dobra, raz, dwa, trzy, pełno jest. Ale mamy tu wejść do środka. Kaj do środka. No tu. O, bankomat. $18. No do tego gościa, spytacie go, o co mu chodzi. Nie mamy czasu na pierdoły, Adam. A jejku, po co mi te podpowiedzi dają? No, nie wiem, to właśnie, wiem już. To 10 razy skakuje. No. Ale mamy porozmawiać z tym Bill jakoś tam. No kaj, kurde, sam dali ta... No, on tu w środku jest, Bohunie. A ty jest już tu w środku. Nie, bo dali tutaj, wiesz co? Ale tutaj, z przodu był taki bus. Dobra, jestem. Dobra. To gdzie on jest? Halo? Jakieś łóżko czy... Trofeum rajdowe. Tu jest. Proszę. Proszę, przyjacielu, weź sobie trofeum, które ja znalazłem. Proszę. Ups. Czekaj, bo on tu jest chyba. Ups. Przepraszam, jesteś tu właścicielem? Nie. Ej, Nuri, spokojnie, stary. Adam, czemu wziąłeś autko? Jestem Bilal, to Nuri, mój brat. Kyle Crane. Mówiło cię... Oj, sorki. A jak mogę ci pomóc, Kyle? Wiesz,
Słyszałem, że ludzie tutaj mogą potrzebować nieco pomocy. No wujek, potrzebujesz pomocy? Wszystko mi o tobie powiedział. Chcę pomóc tym, którzy zostali w mieście. Ej, pomagasz zarażonym. Mnie nie musisz tego tłumaczyć. Kapuję. Ugryźli mi brata 2 miechy temu. 2 miesiące? I nie zamienił się. I się nie przemienił? Też nie wierzyłem, ale patrz. Jest tu i wszystko z nim w porządku. Nie tak jak ten grad. Zerknij na tamtą tablicę. Jasir nie kłamał. Przyda nam się każda pomoc. Wiesz, zazdroszczę ci tej bryki. To pierwszy wóz na chodzie, jaki widzę od bardzo dawna. Wiesz co, jak tu do nas czasem zajedziesz i dasz mi zajrzeć w bebechy, to ci ją podrasuję. Będzie chodzić jak marzenie. Ona nie jest na chodzie, bo ma danek rozdupcył. Co? No. Jeśli chcesz być pomocny na dłuższą metę, dbaj o niego. Nie jestem dobrym mechanikiem. No, widzisz, Bohun, nie jesteś dobrym mechanikiem. Posłuchaj, co masz zrobić. To długa jazda, ale dałbym sobie lewą rękę uciąć, że opłacalna. Na autostradzie stoi opuszczony furgon Silasa. Rzuć na niego okiem, a jak znajdziesz przydatne części, przywieź je do mnie. To jedziemy, nie? No czemu nie jak tak, no przecież. Ale czekaj, dostarczę mu zrzut. Ja też mu coś dostarczyłem. Czerwony, niebieski lakier, zielony, żółty lakier. Lakier. Kwatery mistrz. Dobra, kwater mi się przyda. Niech on mi tylko da naboje. Jądro ciemności. Ja chcę to zadanie. Ja chcę to zadanie, proszę. Ja chcę. Na tej tablicy. Ale gdzie ono jest? Tu tablicę masz, widzisz? Te środkowe. No. Aha, dobra, dobra. Czekaj, czekaj, jeszcze dam mu. Można mu zrzuty oddawać? Dostałem lakiery. No też właśnie dostałem lakiery. No dobra. Dobra, to teraz co tutaj jest? Te środkowe widzisz? Jądro ciemności. Bracia i siostry w wierze. Niedawno daliśmy wam mapy wskazujące miejsca, które przemieńce wykorzystują jako swoje tereny lęgowe. Trzeba oznaczyć na nich jeszcze jaskinię znajdującą się w ścianie skalnego urwiska niedaleko ołtarza. To najbliższe nas i jednocześnie najnowsze gniazdo, a zatem stanowi największe zagrożenie. Trzymajcie się od niego z daleka. Przyjmujemy? No pewnie, że tak, jak nie. Jądra, ja tam się lubię bawić. Ale no to może najpierw zróbmy z tym co tak, mówi ten tak, koleś, tak, tak, a tak, później tak. Się zajmijmy tamtym. No czekaj, ja muszę się przełączyć w zadaniach. Szlak, nie ma problemu. Co jest? Czyli najpierw to się wyklepie, muszę dać. Chcesz nam pomóc? Dobra, to jedziemy, nie? Robimy, no to się wyklepie. No. Znaczy ja pojadę, a ty... No właśnie. A może teraz ja pojadę? Ale co jest w ogóle z tym? Dobra, no możesz jechać, no. Ja jestem kumplem, dobrym kumplem i dam ci teraz jechać, tak. O! No. Ty, pewno zombiaków jest przy naszym aucie. Jeszcze ci dałem paliwo do tego. Kaś tu jest, chłopie, ty. No tu, ja już czekam na ciebie, jak zwykle. Ja już czekam. Ja muszę sąsiad tu z nimi. Ja czekam. No czekam! No i na co ty się z nimi bawisz? A, bo mnie wkurzył, widzisz? Rozumiesz. Ja dobra. Nie pytam. Ty, ale nasze auto jest uszkodzone, tyś mi to uszkodzone? Jak uszkodzone, ta nie sry, głupo to pojedzie jeszcze przecież. 4 kółka, moł. No i co? I co? No i ty chcesz jechać? Gdzie ty chcesz jechać? Ty, trzeba znaleźć ta droga. A ci powiem zaraz, teraz w lewo. Teraz już? Tak, to ta droga co masz po twojej lewej, tak. Tą drogą ciągle jedź. Teraz prosto, delikatny łuk w lewo. Teraz delikatny łuk w prawo, proszę pana. Za 50 metrów delikatny łuk w lewo. I później na skrzyżowaniu prosto. Ach. Skrzyżowanie, jedź prosto. Bardzo ładnie pan prowadzi. Teraz jeszcze teraz delikatnie w lewo. Na skrzyżowaniu proszę delikatnie w lewo, a później w prawo, czyli prosto. Proszę jechać 300 metrów prosto. Później w prawo. Jest pan na celu. Gratuluję. Mówi się na miejscu. Na miejscu to wiesz co możesz mieć? No właśnie. O, żeś właśnie mówili, żeby te wagony sprawdzać. Adaś, tu jest haja. Jako haja? No tam, haja bongo, hej, haja. Ale to do góry musimy. Ale to czekaj na mnie, chłopie. Nie iść tam są. No nie, tu nie idę, właśnie jestem tu. A tu musimy jakoś wejść na ten wagon. O Jezu, tu się trzeba pospinać.
Myślę, że warto sobie od razu jakoś tu broń załączyć. Jesteś gdzieś tu? O, jesteś, dobra. To co? Skokomy. Z czego napierniczamy? Z karabinu? No i namówił, jak to opowiadałem, ale nie mam amunicji. Czy walimy z maczety? Ja nie mam amunicji w karabinie. Ja też nie. Słuchaj, my się tam musimy wyspinać do góry, chłopie. Jako to jest łajza, jak w poprzednim odcinku, kto pierwszy zginął? Adamek. O Boże, nie. Ja nie. Czyli kto jest lepszym agentem? No jo, no. No jo, jest najlepszym agentem. Nie. Ale żeby zabić się spadając z wagonu, to naprawdę trzeba wytrzeźwieć. Z autostrady, dobra. Tak? Och. Z autostrady. No co, skacz pierwszy, proszę, proszę, zobaczymy co pokażesz, no. Zobaczymy, no. Tak, ja najpierw muszę obczać, kajo jestem, bo ja nawet nie wiem, kajo teraz jest. Skacz, a nie obczaj. O, ja chyba jestem gdzieś tu. No jestem, no i od... Ale nie po tej stronie. W czym problem? No jestem. No brawo. No i o co się rozchodzi? O, w mordę, przepraszam. To jest. Sądziłem, że ktoś tu jest. Koleś. Złodziejski skurwiel. Ale nie obrażaj pan mordę jeżdża. Szukałem tylko części do mojej bryki. Nie planowałem niczego kraju. Rozmawiaj z kierowcą, no to podejdź. Jak szukasz części, to możesz se kurna trochę kupić. Jacob Graves do usług. Kyle Crane. Fajno cię poznać, Crane. Teraz posłuchaj. Ten rewir jest mój. Chcesz coś, to ci schandluję. Ale nie ma tego, że za fliko. Okay. No to ci wpierdolę i będę miał za fliko, no. Czemu nie mogę go zabić? Chciałbym go zabić. Jest nas dwóch i mamy się go pytać jeszcze, no patrz. No to co, z czym możemy pohandlować z tobą, no? Smar. Części układu turbo do ładowania. Ale to kosztuje te. No ja mam pieniądze, ja mam 20 tysięcy, także mogę sobie kupić nawet druta, nawet gumkę, nawet rurki stalowe. Nawet ja wszystko sobie kupię sama. To ja kupuję wszystko, znaczy na smary kupię na pewno. Części układu turbo odpierdalacza też sobie kupię. Ale śruby są mi potrzebne do czego? No też trzeba, na to jest do naprawiania, wiesz, się przydaje. Naprawianie pojazdu. Dobra, kupiłem wszystko. Czekaj, patrzę, czy mogę coś tu sprzedać, coś niepotrzebnego. Ja sprzedam mu te niepotrzebne rzeczy, które mam, jakieś sierpy, kilofy. No. I tego nie używam. A nieraz znajdę coś w kufrze i szkoda mi tego. Na przykład znakomita maczeta, ale co? Obrażenia tylko 511, tylko. Tylko? Ja mam najlepszą rolę, to mam 547. No przecież, wiesz, żartuję, nie? Tutaj mam sierp 503. To był kiepski żart. No ale tak jest moje poczucie humoru, no wiem. Poczucie humoru, a zrobię sobie kiepski żart, o, też może być. No ja wiem, ja mam, rozumiesz, takie te suchary, że są takie mokre, jak nie wiem co. Dobra, jak no. One są takie mokre, jak wiesz, jak ja podchodzę do dziewczyny i ona wtedy cała mokra, tak jestem. Tak, bo się poci. Odejmij dobra. Się zadania specjalnego, coś o specjalnych mówią. O specjalnych bohunie mówią tu coś. O specjalnych. Ech. Klikłeś to? Ale to są te! Mamo, patrz, bez trzymanki. Zwykłe zadania. Gra w klasy, kozica. Nie mam ochoty na takie pierdoły. Mamo, patrz. A może no, się tak... przespać? Przywołać pojazdy. O, ja sobie swój przywołam. Figurka jasiara czy kogoś. Figurkę może ktoś? Fajne są te przyczepy kempingowe, nie? No tak inaczej, bo wcześniej były od razu domki, nie? A tutaj... Tutaj są te... Kibelek nawet jest, no proszę, nawet prysznic jest. Fakt, że tego prysznica jeszcze by nie zmieścił, ale... Ale wiesz co? Tak przyjemniej tutaj się zrobiło. Niby, bo w tej podstawce ta mapa była taka... Pochmurna dosyć. Taka była, można powiedzieć... Taka, więc przywołaj pojazd. No, ja przywołam sobie swój. A? Czemu to jest paliwo, nie mogę sobie tego wejść? Pomaga mi, jestem... Aha, czyli nam to zadanie wykonało, okej. Okay. Ale teraz powiedz mi jedną rzecz, gdzie jest moja fura? Pod nami jest, nie? Dobra, to co, skokamy na dół? No, ja jestem na pewno? Nie wiem, no ja jej nie widzę, no ale... Tam jest coś, z drugiej strony.
Czekaj, ja zobaczę. A nie, jest, są tutaj, z drugiej strony, patrz. Widzisz? Tutaj są. Ty, co ja zrobiłem? Coś zrobił? Patrz, ja jestem. Coś tak poskakałem i się tu znalazłem. A hops. Nie, ja tak nie chcę. Ja chcę coś innego. Ja chcę, ja bym paliwo chętnie chciał, bo to się zawsze przyda. Nie, Adam, bo się kręcimy niepotrzebnie. Tracimy czas. Tutaj zejście, tutaj, bo on tu. Z drugiej strony. Słuchaj, po linii chcę zjechać na dół. Ale to możemy z tej strony, będziemy od razu obok pojazdów. No dobra. I hops. Dobra, no ja już jestem tak jakby. Jest mój, jest twój i są zobiaki. I bo mi byłoby miło, byś już zszedł. Och, Cisus. Mam jakieś, mam elektryczne strzały jakieś w tym łuku. Dobra, bo ja właśnie zszedłem. Ale co tam, że skoczyć z wagonu, nie? Co tam? I co teraz powiesz? Ale jo przynajmniej, zleciał z mosta. Ja też z mosta zleciałem przecież. Tak? No. Ja jeszcze ty z wagonu zleciał. Nie, no z wagonu to by się nie zabił przecież. Wiesz, do to tam leziesz zaś. No idę. Jak ty tak dochodzisz, to naprawdę, No to za długo dochodza? No tak. Skąd ty możesz o tym wiedzieć? To jeszcze sobie ktoś pomyśli, co? A nie pamiętasz PGA? To już do ciebie nic nie znaczy? Nie. Czekaj, gdzie my teraz w ogóle jedziemy? Tak a propos. Siadaj, bo mnie tłuką przez ciebie, poczekam na ciebie. No ja już jestem. No, a zombie mnie tłuką. I tak no. tłuką. One mnie tłuką, a ja czekam na ciebie, aż ty se wsiądziesz. No ja jestem, a ja mam drugi pojazd. Może no razem jedziemy. No, fajnie, że mi przysadziłeś zaś. Czekaj, pociąg tademy, tamka ich nie ma. Mhm. Dobra, i teraz ja zaznaczę na mapie te kolejne zadanie. Bo inaczej to się nie da. Zadania. Okej. Ojeju, ale teraz przywriftowałem. Teraz które wziąć? Te Adam, no nie wiem, wziąć? Tak jakby zombiak mnie atakuje i tak próbuje go. A jakie tam są? Władza i elektrofikacja. Bracia i siostry w wierze. Wiemy, że brak prądu zaczyna dawać swe znaki naszej społeczności. Ale nie próbujcie naprawiać tego sami. To niebezpieczne. Unikajcie elektrowni za wszelką cenę, dopóki nie ustalimy, jak rozwiązać ten problem. Biorę to. Patrz. Czyli po prostu pojedziemy do jakiejś elektrowni. Trudność bardzo trudna. To tak? Mamy naprawdę duży wybór, no. No to jedziemy do elektrowni. Gdziekolwiek to jest. Dobra, ja jadę już za tobą. Ale możemy... super są te autka. Adam, Jezu. Ale czekaj no, bo zebraliśmy teraz też tajle do auta, nie? No, mamy tajle. Moglibyśmy też jechać najpierw do mechanika, żeby nam stuningował te auta. To do tego, co tam był przy tej... No ja... No ale to jest ten, co właśnie tym zlecił nam te zadanie z elektrownią, bo on tam nie ma prądu, nie? No. I to właśnie dla niego robimy tę elektrownię. Co zrobimy tę elektrownię, pojedziemy do niego. Żeby zobaczyć, co tam w ogóle w tych pojazdach może nam ulepszyć, nie? No. Czy on będzie jakoś gadał z sensem, czy nie za bardzo? Ta nawigacja, czemu ty nic nie gadasz? Panie nawigatorze, proszę jechać wzdłuż drogi. No. Proszę jechać do celu, o. No, jesteśmy prawie u celu. Uwaga, zombiak na środku drogi. Uwaga, Adamek dojechał. Adamek doszedł. A źle ci, że ty nie doszedłeś? Ja też doszedł. No właśnie. Teraz ciekawe, czy stuninguje dwa auta, czy jedno. To jest ciekawe, nie? Ja chyba będę swoje mógł tuningować, a ty swoje, tak mi się wydaje. Aha, kaun polos ten dziad. Kaun jest. Tu to jest coś jakiś z tym zadaniem. Tu jest ten. Jest, dobra. No dobra, to co mam zrobić? Najpierw. Wszystko. Ten bezpiecznik do Alego w elektrowni. Gówno bez niego zrobi. Jak już dostarczysz mu ten bezpiecznik, odzyskamy prąd. Jeśli Ali zdoła się nie porazić na śmierć. Mostek myśli, że te wszystkie przepisy BHP są dla leszczy. Widziałem raz gościa, który usiłował wykręcić rozbitą żarówkę śrubokrętem z metalową rączką przy włączonym zasilaniu. No. Nie mówiłem ci, żeby tak nie robić. Ali. Chcę dobrze jednak. Więc. Ja mam sepowskie na bateryki. Po pierwsze, bezpiecznik. Po drugie, nową izolację. Inaczej bezpiecznik strzeli. Jak tylko Ali pstryknie włącznik. On mówi, że stare wytrzymają, ale chuja tam mówię, że...
Polubiłem tego mechanika, powiem ci. Przyjemniaczek, przyjemniaczek. Ty, czemu on nie chce mi stunigować auta? Czemu nie ma takiej funkcji? Kwatermistrz. No, tylko jest V, kwatermistrz. A jak na przykład chcę, żeby mi auto zrobił, no to czemu ale nie? Ale coś tu dalej jest, czekaj. A, przywołaj pojazd, to nas nie interesuje akurat. No, a ja chcę... Auto miał mi zrobić. To może jak zrobimy ten? Może dopiero jak właśnie zadanie. Zrobimy te zadania, no. A w umiejętnościach nie mamy nic, nie? W tej randze. No nie, no, on powiedział, że nam zrobi auto. No, zrobi. Dobra, to wsiadamy. Jedziemy razem? Ja, czekaj, tylko że... Ja muszę zorientować, jak to jest. Ale fajnie, jak można zaglądać z tego pojazdu, ale to wygląda elegancko. Jak co, można? Jak patrzeć z tego pojazdu, tak z góry, wiesz? Tego jakby wysiąść z niego, nie? Super. Aha, wygląda. Ale moment, kiedy jesteś pasażerem, o to ci chodzi. No. No, cały czas prosto, panie Bohunia. W sumie byliśmy tam obok, no ale to mało ważne. Ty, ale wiesz, że za niedługo będzie nocka? No. No, a co, do roboty musisz na noc? Nie, ale chodzi o to, że nocny łowca będzie latać. No to co, no to ty go bierzesz, a ja nie, no. Ty jesteś najlepszym agentem, nie? No to najlepszy agent podejmuje się najtrudniejszych zadań, ponoć, tak? Czemu mam wrażenie, że kręca się w kółko? Tam ma nazot te. Ja tu już jada któryś roz. No, links, rechts, for, turek. Co? Na ten słup? O, jak miło. Ja zleca zaś. Kazać zleca, ja to wiem. Stanie się to, co zawsze się działo. Możemy to zrobić. To będzie powtórka z historii, słuchajcie. No to ja to sobie poczekam, no. Poczekam sobie, no proszę. Jak to poczekasz, proszę. Ty proszę. Też możesz łazić na ten no, słup. No popatrzmy. Ty też możesz łazić na ten słup, a nie, że tylko jo. Ja już zszedłem prawie, że... No dobra, jestem tam gdzie ty, no idź dalej, idź, bo się chcemy pośmiać. Wiesz co, to będzie zaś łamigłówka, nie? Pod tytułem Kaj się zaczepić, Kaj się włazi. Żeby się nie rozpierdali twarzy. Ja, dokładnie, żeby nie zlecieć i nie zabić się na śmierć, ja. Kurczaki, no i co dalej? No nie lepiej tu było jakieś drabiny zrobić czy coś. Czekaj, bo mam jakiś sznurek. To się tu bują, jakiś sznurek tutaj jest. Tu można potem wejść po tych, ale gdzie dalej? Czekaj, bo są tu jakieś sznurki. Ja powiem ci szczerze, że to tak naprawdę wygląda średnio. No. Gdzie ty jesteś już? No, koło ciebie. No nie! Wyrzucił mnie z drugiej strony w ogóle. No i co teraz? Tam trzeba na drugą stronę przejść. Ale Kaj, to trzeba wejść, ty. No. No i kombinuj teraz. Yo? No? Czemu ją? No wchodź. Wiesz co? Powiem ci szczerze, że ja to ciemno widzę. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Ehe. Jakaś kotwiczka? Może czy coś? Powiem ci, że się robi ciemno. I dup! Brawo. Brawo, Bohun! Brawo! Brawo ty, brawo. Ja przecież gadał, że zleca, no. Kaj mnie to teraz wyciepnie. Ty, właśnie. No właśnie. A może z mostu? Ty, ach, czyżby Adamek podzielił moje losy? Nie, ja po prostu postanowiłem znaleźć krótszą drogę. Mówię, krótszą drogę, to miałem na myśli tutaj to właśnie. O. Ja. No niestety, kotwiczka nie chce mi zakotwiczyć tam na tym, na tej czerwonej konstrukcji już, wiesz? Tak. Ale próbowałem się wycwanić. Jakbyśmy chociaż z boku, z zewnątrz skoczyli, to by już było dobrze, wiesz? To powinniśmy być w domu już. No to co, pierwszy skaczesz? No ale pytanie, jak to zrobić? No nie wiem, może... Nie, tak nie. Tak i nie polecam. Brawo ty! Nie polecam.
Nie polecam tego sposobu. Wiesz, starczy, że się z boku zaczepimy, nie? To wtedy już możemy tam dalej wejść. Adam, nie rozśmieszaj mnie, bo ja mam grypa, nie mogę się śmiać. A, grypa. Dupa może nie grypa. Dupa też mam. I co teraz, no? No, no chodź tam, no. Nie, sorry, po krzokach, no. Pokoż, lepszy agencie, no. Jak giniesz, no. Pokoż, jak się ginie. Ty nie masz jakiegoś szybszego biegania. Czekaj, nie? Bo mam pomysła. Mam pomysła. Co? Czekaj, nie, pomysł? Serio. Mam pomysła. No nie, gdzie lecę? Te, mam pomysła, Adam. Ja już jest u góry. Widzisz? Widzisz, gdzie jest? Popatrz, gdzie ja jestem. A kuku? No, a widzisz, gdzie ja jestem? No właśnie. No właśnie. No właśnie, też tu jestem. Teraz pytanie. Na śniadanie. Au. Małem kotka. No ja mam. I co? I co? A ty gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dalej nie doszedłeś. Dobra, mam walec. Wojskowa apteczka. Wojskowa ty. Siekiera z odludzia. Ale to mam jakiś bezpiecznik znaleźć, nie? Patrz jak tamtyś. Popatrz jak tamten na moście się wkurza, że nie może nas dostać. Ten wiesz który. Postanowi no. Sobie pobiegać. No. Teraz mamy to zadziać, a gdzie to ma być, ja pierdziele? Teraz trzeba wejść jeszcze wyżej, no. Jak wyżej? No jeszcze wyżej. Gdzie ty tam chcesz wyjść? Słuchaj. Znajdź izolator na słupie energetycznym. Znalazłeś? Nie znalazłeś. Ale, no ale my są już na tym słupie, no. Ale nie masz jeszcze znajdzionego tego, co masz znaleźć. A znajdzionego no. Tego, co masz znaleźć. Normalnie się no. Mówi z kobietą i kurde... Ach, niebo nie, no. Tak, o. To co, to jest kurde. Coś na tym końcu? Patrz, jacy ci z Techlandu są cwaniacy. Wiedzieli, że wujek Bochoł tutaj się... Mam coś. Schyli, patrz, żeby... Patrz, jep. Jest jedna? Masz ten izol bandel? To chyba masz? Nie było to. Ja coś tu zrzuciłem z tego. Ta końcówka tu, ale nie wiem czy to jest to. Tak, tak to jest to. Zrzuciłem to na dół. Teraz trzeba się dostać na dół. Najszybszym sposobem. Każeś to ściepnął. Na dół. Uwaga, skoczam! Skoczam! Oła. Dożyłem. Adam. Jestem na dole. I mam te coś. Tu. Czyli ja już nie muszę się spinać wyżej czy jak? Nie. Już to wziąłem. No dobra. Teraz musisz zejść na dół. No problem. Czyli zginąć. Zaraz będę na dole. Te... A patrz jaki... Adam, nie. Słuchaj, mam inny pomysł. Chodź do mnie, idziemy się przespać. Tu w przyczepie kempingowej. Teraz chcesz się... Chcę przespać? Ale... A co, będziesz tutaj latać po nocy? No. Chodź. Aj! I jesz! Ja ci godą pocz, a nie zgin! Chodź się. No, już jestem, tak? Już jestem. Chciałem najszybszą drogę odnaleźć, tak? Tak. No. Przepraszam, proszę sobie tu nie folgować, jak ja znalazłem tą część, tak? Tak. No właśnie. No śpimy. I no. Chodź, śpimy. No. Buzi. 7 godzin później. No to trochę żeśmy się przespali. Co tam masz? Gówno tam masz. Ty, chodź spróbujemy co to jest. Ale mówisz o czym? Tutaj te lotki takie są, nie? Te zadania. Kozica, ja, serce, grunt. Biegnij lub idź. To są takie zręcznościówki. Dobra, darujemy to sobie. No, lecimy, bo nie ma srania po krzakach. Tak jest. Tu jest jakiś pojazd. Chcesz jechać? Czemu jechać? Czekaj, już. Tak jest z paliwem w ogóle, kiepsko. Ja tu mam jakąś butlę. Dobra, dotankowałem trochę. Nie chcesz jechać, no dobra, no to jedę. Gdzie mamy w ogóle jechać, pani kierowniku? No patrz przecież na mapkę, jest pineska żółta. Jezu, to jest przecież jest na drugim końcu. No jedź, powiedział ci, że to jest daleko. Jezus. Jedź, no. Gdzie mam jechać? Tu? Dobrze jadę? Prosto. Za chwileczkę skręć w lewo. No to szybko mi mówisz jak za chwileczkę. Nie mogą, żeby nam było wcześniej poprosić? O cieniu. Jeszcze milicja tu jest, no nie. No nie! Kaś ty wjechał w te kwasy, chopie! Aaa, ja tam jestem za słodki, musiałem troszeczkę, wiesz... się przykwasić, bo ileż można.
I tutaj w lewo skręć. No to w lewo czy... A się w prawo, dobra, no, w prawo. No, no, no to gdzie? Jedź tymi serpentynami do góry. Ej, to jest autostrada, patrz. No. O, widzisz ty. Można? Można. Koniec drogi. Co? Nie! Okay. Nie! Co za... Ty wariacie! No coś... Coś ty za nawigator jest! Ja bym się na 50 groszy nie da za twoje nawigowanie. Skokaj, jechaj i nie narzekaj. Mogę ci w prawo teraz, czy tą drogą? Ło! Te w ostatniej chwili! Bych teraz zaliczył dzwona o pniok! Ja! Nie, ja tak nie chciałem przecież, jakby. W prawo! Prawo? No. No widzisz? Ja przed tobą wiem, gdzie jechać. Widzisz? To jest w ogóle inna część mapy. Gdzie tutaj? Tu? Kokej! Łooo! Jebut! Ale zajebiste, ty. Rozdupcie z te auto! A, tam jest jeszcze twoje. Kokej! Jeb! Ale zajebiste, ty. Że się tak naskoczymy, to jakbym się nie spodziewał. I tak nie dostaniesz 500 zł na dziecko. No właśnie. Ups. No, na drugie dostanie, to ma dwójkę, to dostanie tak, na drugie. No, zależy ile ma lat, ale chyba raczej dostanie, no. Nie zaś jakieś kwasy, jak? O kurde. O! Stacja benzynowa. Stacja benzyno. Przepraszam, chciałbym zatankować, to pani to obsługuje? Widzę, że chyba nie, dobra! Weź ją stąd! No weź ją! No nie wiem! Wydup cię tu! No weź ich stąd! Rób jak? Coś! Jak? No nie wiem, szczeli w morda! I nic się nie da zrobić! Jezus Maria, Bokun, co ty tam kurde robisz z tyłu? Co ty tam robisz z tyłu? Chciałeś jechać, to jedź! A tu nie możesz też odganiać tych zombiaków? Czy coś nie takiego? Mam. No nie mam, teraz mam dopiero karabin. Karabin? No, no to nie można było go mieć kurde godzinę wcześniej? No. Jezu, jest jakoś druga, no gdzie tu są jakieś znaki? Co a to ma być? A na przykład nie mogę machać maczetą z pojazdu? Czemu ja zginąłem na śmierć? Zabiłeś się? No, coś narobił! Zostawiłeś mnie z tymi jełopami i tutaj dzisiaj zachciało ginąć! Czemuś mi nie pomógł? Nie, mnie też dostali! No, nie, no hopie ty, no hopie! Gdzie ty jesteś? A tu jesteś, dobra, ty się odrodzisz pewnie obok mnie, ale jesteśmy już prawie na miejscu, to nie ma źle. Umarłem przez ciebie! No bo ty zawsze umierasz, czynisz swoją powinność. O, kawa. Ale przez ciebie umarłem teraz. A, przeze mnie, tak, proszę sobie tak tu, tak nie mówić, tak? No. O. Dać się zabić w jeepie, no. Hobby. Jeep. Opancerzony, nie? No to co, lecimy z buta dalej, bo to w sumie już niedaleko. No z buta, może swoje auto. Możesz kogoś przywołać, nie możesz. Auto! O. Nie działo. No jasne, ja. Zagwizdaj na palcach, może przyjedzie auto. Nie działa. Lecisz tam, czy dalej tam? No lecę! Moje buty wąchasz. Raczej co innego. Żeś puścił komandosa chyba tam. Był taki taktyczny. Ale nas tu napadli, ty, to było straszne. Nie. Wiesz co, ja może dalej sobie jednak pójdę na piechotę, wiesz? Ja tam za bardzo chyba nie chcę z nimi rozmawiać. Takie odnoszę wrażenie. Gdzieś ty tam się porwał? Jest taki zombiak, zaś ze mną! On cię goni po tym dachu, ty! Co za wariat. No tak, strzelaj, żeby jeszcze więcej ich przyleciało. Tu w prawo, Bohun! Rechts! Leca! Dźwigą kieca i leca! Czemu ja nie mam tych... Jezus, ale ty... Dał, a nie bełtów. Bełty to raczej do kuszy. Czekaju, plecy, mosz, plecy! Nie odwracaj się nawet! Wiem, widzę ich, czuję ich smród. Ty se puścił komandosa, a te śmierdzą. Ja tu zaraz padnę, ty. Zaraz mi ta grypa przejdzie, moment. Oj, ale dostała. Z tej maczety. Jezus, ja słyszę ten krzyk. Kondycja mi spadła. Tu na prawo.
Jesteś? Jezus, no, ja jest. Oni wszyscy za mną lecą. Ja pierdzielę. Słuchaj, bo one lecą za tym, co bardziej śmierdzi, no i tyle. Tak teraz śmiesznie wyszło, że ja ich gonia, a one ciebie. Jak tu wejść? Ludzie, pomóżcie. Do jeepa! Do jeepa i z jaki jeep? Czy ty jakiegoś jeepa widzisz? No tutaj jest. O, żeś ty mordę. Dobra, ja gdzieś jesteśmy. Się ukryłem. Gdzieś Hop. Się ukryłem. Chyba się wkurzyły. Chyba? No. O, żeś ty mordę. W ogóle kupiłem do tego ukłaś elektryczne strzały. Słuchaj, nie dyskutujemy z nimi, tylko po prostu od razu... Robimy to, co mamy robić. No. No. Jaki normalnie brutalny Adamek. Wiesz, ty byś jeszcze w życiu mnie nie widział brutalnego. Powiedz mi, skąd ty masz te strzały? Kupiłem sobie u tego gościa tam, 15 strzał. Tylko jakbym wiedział, że gdzie mamy iść lub pójść. O, tu jest jakiś gość. Patrz, oni do niego nie podchodzą, patrz. Patrz, widzisz to? No widzę. Patrz, oni nie podchodzą tu. No? No do tego gościa. Czemu te zębaki nie idą do niego? Do niego nie, ale do mnie tak.